Pokaz Horizon Forbidden West zacznie się za chwilę. Ja muszę przyznać, że trochę alkoholu się dzisiaj wieczorem przelało na tym streamie, więc mogę być delikatnie niewyraźny, ale musicie mi to wybaczyć, nie? Dobrze powiedziałem? Wszystko zrozumiałe? Było jasne? State of Play, proszę Państwa, State of Play. Nie Horizon Forbidden West, tylko State of Play. Więc jedziemy z tym koksem. Nie było koksu, był tylko alkohol. Koniaczek był w zasadzie, więc nie było koksu. Okej? A mógł być, ale nie było. Oj, okej. PlayStation Studios. Ding, ding. Ej, oni mają jakiś desynchro mają, czy to ja aż tyle wypiłem? Since then the team has continued to make great progress on the development of the game. We are very excited and honored to give you an update in this state of play. And in the countdown video leading up to this moment, you have to dobrze, że mają desynchro, bo już się przestraszyłem, nie? But now we have something truly special for you. Almost 14 minutes of gameplay captured on PlayStation 5. And you don't have to wait 3 godziny wcześniej zaczęli tego streama. A już naprawili. Dobra, no, spoko. Okej, może facet teraz będzie bohaterem. Ja tam, wiecie. Ja to wolę grać facetem zawsze. O! Okej, dobra, już kamera pracuje trochę inaczej niż w pierwszej części. Z jego perspektywy... O, wow. Aloy się troszkę zmieniła, czy nie? Troszkę się zmieniła. We ran and they chased us down. Aaron was away from camp, scouting. I bet he's still out there. What was that? To będzie ten sam silnik co poprzednio, może delikatnie ulepszony. Ale nie musi być, bo i tak fajnie wyglądało to, nie? No, you're injured. I have to. Don't worry about me. I'll make my own way out. Get going. Okay. Okay. Ciekawy jestem, zawsze w RPG-ach to jest problematyczne przejście między jedną grą a drugą, nie? Bo co, nowe umiejętności, rozwijasz postać od zera? Co tu zrobić, nie? Żeby to było nadal ekscytujące. Ale zajebiście wygląda to. Wszystko się rusza w tym lesie, nie? To jest silnik gry, to jest gameplay, nie? Była w Horizonie wspinaczka? Wspinaczka? Poprzednio chyba nie było, nie? Za bardzo. Nie pamiętam już. Tak, była. Okej. Trochę raptory takie, nie? Velociraptory. Cichutko. Okej, no mechaniki zdają się być te same, nie? Ale to okej, to były dobre mechaniki. To była jedna z fajniejszych jakby gameplayowo gierek. Super się tam walczyło. Mimo, że ja tam totalnie nie ogarniam kontrolera nadal, to... Wow! Fajna muzyczka też jest, nie? Cały czas komentuje coś ta dziewczyna. Na czerwono miały oczy te roboty, nie? O kurde, jakieś te roboty, które były przez tą taką dziwną AI wspierane, nie? Przez tą taką wrogą AI. Uciekła. Ciekawe. Czy można podjąć tam walkę, czy lepiej uciekać? Chyba nie było pływania w poprzedniej części, nie? O kurde, ale ekstra. Może będzie jakieś podwodne jaskinie można eksplorować. Kurde, jaki ten podwodny świat taki bogaty jak w Subnautice, nie? Było czy nie było? Było nurkowanie? Kurde, nie pamiętam, ja pierniczę. Siedba, się kończą słuchawki, bateria w słuchawkach. Oh my god, jak ja to teraz mam przełożyć. Dobra, cichutko, cichutko. Current strong here. No, nie było nurkowania, nie? Dobra, czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja to dobrze... Ona mówiła pod wodą? Czy to chyba w głowie, nie? O ile mówiła, ale nie wiem, sam... Nie wiem, kto mnie namówił do tego alkoholu przed tym streamem, to ja nie wiem. Znaczy wiem. Widzowie moi szanowni. Pij! Będzie dobrze! I have friends, okay? I'm not just the ones you slaughtered. When they come looking for me, there's gonna be trouble. Chryste, panie. Oh my god, wstawaj, stary! Jesus. You guys wouldn't be laughing. I had my hammer. Get up! Get moving! I gotta help Aaron. Ale gęsta jest ta dżungla, nie? Ciekawe, czy to, jak to będzie... Ja w ogóle teraz totalnie nie kojarzę, czy to będzie na PS4 także. Ale fenomenalnie wygląda. I to skradanie też jest... Ja szczerze mówiąc, to bym chciał, żeby było na PS4. Gdyby było na PS4, to na PS5 by na pewno była opcja 60 klatek, nie? A to mi się dużo lepiej gra w 60 klatkach niż w 30. Tak jest, cichutko, 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 cichutko. Tak jest! O kurde, nie było po cichu. O, shit. O! Uważ, ja pierniczę, ognisty młotek. To są chyba czułe punkty te na... Uciekaj! O, rany boskie. Kurde, jakimś nadajnikiem go załatwiła. No dobrze. O, jasny gwint! Ale ciekawe rzeczy. Ale zróżnicowana jest ta walka, nie? Myślicie, że to skrypty? Czy tak jest cały czas? Fuck! Raiders said they were heading for the old bridge. Maybe I can cut them off. Jeżeli, znaczy na PlayStation 5 najpewniej będzie opcja wydajności i jakości, nie? Więc pewnie będzie opcja 60 klatek. Mnie tak w Horizonie to, co mnie ekscytuje, to eksploracja i odkrywanie tajemnic. I mam nadzieję, że będą tam jeszcze jakieś tajemnice do odkrycia, nie? Po co ona w ogóle tam poszła? Ej, to chyba San Francisco, nie? To jest San Francisco na bank. Zajebiście. Ja cię jestem... Paralotnia. Nie, to nie jest. Jak to się nazywa? Glider, glider, glider. No, 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 na pewno będzie Alcatraz, nie? O tak, tak, nadal jest ta opcja, że można ich przerobić na sojuszników, nie? Ale jest detali w grafice dużo, nie? Aż się dziwię, że jest taka jakość streama, bo to z reguły jak są lasy tego typu, jakieś mgły, jakieś tyle detali, to bitrate na Twitchu nie wyrabia, a tutaj całkiem. Aloy? Uała. No i ten, kurde, słoniowy słoń. To jest ten mamut, nie? W sensie to żadne mądre odkrycie nie jest, ale w tej chyba pierwszej części to były głównie te bestie zbudowane na bazie dinozaurów, nie? Chociaż może nie. A nieważne, nie było mamuta. Olifanta nie było. Ło, ale polecieli. Oh my god. Chyba nieprzyjemna walka. Tamci strzelają z góry, ten tutaj idzie. Tak jest, eksplozja z procy. Ale go pokleiła. Chyba zdecydowanie bardziej będą urozmaicone te walki. Wydaje mi się, że w pierwszej części to było sporo uników. Tam były jakieś strategie pewnie. O kurde! Ho, 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 ho. O tak, to lubimy. Fajne były te walki tam zawsze, nie? I nawet na kontrolerze się dało zupełnie spokojnie w to ten... Te liny są spoko. Ja pierdzielę. I ona cały czas coś tam komentuje, nie? Jak bohaterowie kina akcji. Podobało ci się to, nie? Coś tu, coś czuję, że trochę skrócili tę walkę na potrzeby prezentacji, nie? Albo ktoś gra na easy. To jest ziomek z jedynki, nie? Ja tak ledwo pamiętam. Przez ten koniaczek nieszczęsny dzisiaj, ale... Found it anyway. Huh? What'd you send me for? Right before the Raiders got me. You did good. Now, let's see where this thing will take us. No właśnie, ciekawe jak z datą premiery, czy podadzą. Niech sobie przypomnę. 12 grudnia to będzie Dying Light 2. Mam nadzieję, że to się nie zacznie pokrywać. Tak właściwie taka posłucha jest teraz. Mało gier nowych wychodzi takich AAA. Wolałbym, żeby się nie okazało, że nagle w grudniu wychodzi... 7 grudnia. Żeby się nie okazało, że listopad, grudzień wychodzi 37 tytułów, kurde. Z wyższej półki. Potnę to ograć to wszystko. Ja do tej pory nie przeszedłem tego Valhalla, bo mi się nie zmieściła. W sensie terminowo. Ale to teraz wyszedł Gniew druidów, więc... So there you have it. The first gameplay footage from Horizon Forbidden West running on PlayStation 5. Fajne było, nie? Ładnie wygląda. Gameplay, znaczy jakość grafiki na pewno lepsza niż w Dying Light 2, natomiast prezentacja trochę słabsza, bo tam była piękna ta prezentacja. Dobra, zobaczymy co powiedzą. Thanks Matthijs and hello to all our viewers. Horizon Forbidden West is set 1,000 years in Earth's future after a global catastrophe. No ale to wiemy, no ale okej. Ale zajebiście wyglądają te mosty. Giant animal-like machines now roam the land and they are extremely dangerous. The machines aren't the only threat in the Forbidden West. A strange red blight is spreading across the land and it won't be long before it strangles all life. Aloy, our hero, is the only one who can stop the blight. But to do that, she and her companions will have to comb through the ruins of the world. Okej, czyli zagrożeniem nie są maszyny tym razem, ale jakaś roślina, tak? O Jezu, jak ja lubię odkrywać takie stare, zniszczone samoloty. To mi się tak trochę z Mad Maxem kojarzy, trochę z The Last of Us. Chyba w którejś części Uncharted też tak było, że jakąś łódź podwodną żeśmy mieli okazję znaleźć na lądzie, nie? Fajne rzeczy. Ja bardzo lubię post-apo. Naprawdę to jest. Fajna akcja zresztą była z łodzią, nie, z samolotem chyba była w nowym Tomb Raiderze, w filmie. The Shield Wing allows you to safely descend from great heights or surprise. To się nazywa Shield Wing, to czego ona używa. Okej. Okay. Ja pamiętam, w jedynce znalazłem taką ekstra zbroję, jakąś taką energetyczną pod koniec. Ale pewnie niewiele mi z tego pozostanie do drugiej części. Ciekawe, czy save się jakoś przeniesie i czy będzie jakoś wpływał na to, co... Bo ja w jedynkę przeszedłem całą razem z dodatkiem i tam dużo rzeczy zrobiłem. Lubię, jak się save'y przenoszą między grami. W Mass Effectie fajnie to zrobili. Nie idealnie, ale całkiem. Valor Surges add a unique set of special abilities, one of which can be used to knock back nearby enemies. The spear can be charged to create a high damage effect that can take down even the stronger enemies. A wide array of different weapons is quickly accessible via the weapon wheel. A slingshot with adhesive grenades to temporarily stall machines. Ale to takie chyba było. Pamiętam, że była przecież w jedynce proca, były łuki, była włócznia. Chyba ze 4 były typy broni dystansowych i jedna na blisko, nie? Ale pewnie będzie więcej odmian tych urządzeń. Ale pięknie ta gra wygląda, bez kitu, nie? Tam potwory to swoją drogą, ale ile detali jest w tej grafice tutaj. I pod wodą ile rzeczy się działo. Bardzo żywy ten świat się wydaje. Niesamowicie to wygląda. Liczę na dobrą historię. Cały czas uważam, że historie w grach trochę kuleją. Często są takie bardzo płytkie, niezwykle naiwne. Więc jeszcze dużo lat przed nami takiej ewolucji opowiadania historii w grach. Fajny ten pokaz, podobał mi się. Fajne rzeczy. Przyjemnie zawsze obejrzeć gameplay, nie?